Niestety dzisiaj nie będzie, montowałem całą noc, niedużo mi zostało, ale patrzcie co się stało. Znowu w tym cholernym domu strzeliła jakaś rura, wszędzie jest woda, gdzieś tutaj są rury, muszę to rozebrać, bo gdzieś jest dziura, syczy. W ogóle się okazało, że druga rura tydzień temu mi strzeliła w murze, zaraz wam pokażę jaką mam wilgoć na ścianie. O, patrzcie ile wody tu jest. Tutaj też, pierdolnęło coś w ścianie. Wychodzi, no, już mokre. Boże. Nic się nie da, pieski płaczą, smutne leżą, nie chcą w ogóle nic rozmawiać. Powiem tak, na przykład warszawska woda miała kampanię, że można pić wodę warszawską, a ja mieszkam na Bemowie i od kurwa 4 lat woda brązowa. Zgłaszałem wodowodociągów, a oni wszystko posprawdzane, wszystko git. Zgłosiłem do prywatnej firmy i się okazało, że tam jest taka ilość manganu i czegoś jeszcze, że mi od razu mówili, żebym montował filtry takie specjalistyczne. Tutaj też, mokre. Łazienki na piętrze i łazienki na drugim to w ogóle nie używam, bo tutaj cieknie i w ogóle tam waty napchałem, bo już się dziura zrobiła, bo śmierdzi. A tak naprawdę ta firma od filtrów to mi mówiła, żebym nie zakładał filtrów, tylko z tego domu wypierdala. Ale ja i tak zamontowałem 3 takie filtry i soli muszę sypać, żeby w ogóle ta woda nie była brązowa. W domu z kranu taką wodę, nie? Teraz pokażę, że to serio taka leci. Żeby też nie było, że ja tego nie zgłaszałem, pokażę wam maila. Wodociągi mówią, że wszystko ok z wodą. Można pić. Dziś pokażę wam psa, który smutny śpi. Żeby było jasne, ten problem nie występuje u mnie, bo występuje też u sąsiadów. Czasem jak woda coś tam wywali, to kostka brukowa jest ruda od tej wody, nie? Jak tam na przykład coś zaleje czy coś. A cóż, takie życie. Ja już się przyzwyczaiłem. Wiecie czemu nie sprzedam? Ja prowadzę kanał Commentary, nie? Jeżeli bym komuś sprzedał dom i po miesiącu by zaczęło mu uciec z rur, no to bym miał kurwa niezłą dramę, więc ja wolę sobie sam to najpierw wyremontować porządnie, wymienić rury i łazienki fajnie porobić i może wtedy będę myślał nad sprzedażą. Grzebałem się do tego i o, tutaj cieknie z tego, ale co to w ogóle jest, nie? Tutaj widzę też, lada moment też zacznie cieknąć, tu trzeba wszystkie rury wymienić tej chałupie. Kotłownia to wam powiem mnie wkurwia najbardziej. Tutaj jest tyle tych pokręteł, zakrętów, zaworów, że ja nic nie wiem co od czego. Nie mam zielonego pojęcia, nie? Co tu się kurwa dzieje? Nic, nie śpię od 24 godzin, ale muszę jechać do Leroy'a, żeby kupić te takie, żeby załatać te dziury. Co ja gadam, jakieś Leroy'a. Zielony ogień.